dlatego są bezradni, oni dlatego nie mogą wrócić do katolicyzmu, oni dlatego nie mogą się nawet ratować, mając w tej chwili topór na szyi, ponieważ w szkołach uczy się tak jak w Stanach Zjednoczonych. On nic o świecie może nie wiedzieć, ale o Waszyngtonie i o tym założeniu stanu musi wiedzieć wszystko. Tak każde dziecko francuskie musi dostać edukację rewolucji, egalité, fraternité. I tak mu się to długo wbija w głowę, że nawet potem instynkt samozachowawczy mu wypada. Przepraszam, się wbijam, ale to jest bardzo ważna rzecz, bo ja tym tłumaczę to, że wszystkich moich tam przyjaciół francuskich, rodziny, ja nie mogę przerobić na samodzielne myślenie, bo oni mają gdzieś tam w tyle głowy to od podstawówki wbite w głowę, że on tak, a nie inaczej musi będę tych ideałów rewolucyjnych działać. No i to jest właśnie duży problem.